Na terenie strefy Łucznik przy ulicy 1905 roku trwają zaawansowane prace. Roboty są wykonywane etapami, aby całkowicie nie odciąć dojazdu do zlokalizowanych na tym obszarze firm i sklepów. Cała inwestycja skończy się w wakacje przyszłego roku. Przebudowa dróg w strefie Łucznik rozpoczęła się od jezdni łączącej ulicę Młodzianowską z końcówką głównej drogi odchodzącej od ulicy 1905 roku. Trwa tam budowa kanalizacji deszczowej, więc z powodu głębokich wykopów obecnie nie może odbywać się tamtędy ruch kołowy. Prace stopniowo przesuwają się w kierunku wschodnim w stronę wspomnianej już głównej drogi. Na innej drodze pomiędzy byłymi halami fabrycznymi Łucznika zaczęło się już układanie krawężników i obrzeże oraz betonowej kostki. Warto przy okazji przypomnieć, że wyremontowane jezdnie na tym terenie będą oświetlać lampy LED-owe. Tego typu latarnie stoją od niedawna wzdłuż ulicy Kusocińskiego na osiedlu 15-lecia. Dają one charakterystyczne białe światło. Strefa Łucznik to obszar ograniczony Aleją Grzesznarowskiego, ulicami 1905 roku i Młodzianowską oraz torami. Teraz jest to teren ogólnodostępny, na którym swoje siedziby ma kilkadziesiąt firm. Dawniej wszystkie budynki należały do zakładów metalowych Łucznik imienia generała Waltera, a wstęp na ten obszar miały wyłącznie upoważnione osoby. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Strabag z Pruszkowa. Koszt to ponad 4 682 000 zł. Przebudowa obejmuje najważniejsze ciągi komunikacyjne. Jezdnie, które są przebudowywane, zostały wcześniej przekazane miastu. Zadanie to zostało podzielone na etapy. Ma potrwać do 30 sierpnia 2013 roku.